Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wagi i zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na kwiecień bieżącego roku odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dotyczyła wszystkich osób, które są w relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy jest szansa, aby kogoś w tym miesiącu ciekawego poznać. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Jeżeli z Państwem nie rezonuje, zachęcam sprawdzić swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, znajdziecie Państwo w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszej wagi w miesiącu kwietniu się zadzieje. Co myślicie na temat swojego partnera? Sprawiedliwość. Co wasz partner myśli na wasz temat? Cztery miecze. Co czujecie do swojego partnera? Cztery kielichy. Czy mi się to zmieści? Proszę, proszę. Albo nawet tak. Co wasz partner czuje do was? Trzy denary. Jakie są wasze zamiary w stosunku do partnera? Dwa denary. Jakie są zamiary waszego partnera w stosunku do was? Śmierć. Jak traktujecie swojego partnera? As mieczy. Jak wasz partner traktuje was? Pięć kielichów. Co jest między wami? Co was łączy, bądź co was dzieli? Cesarz. I najbliższa przyszłość. Osiem mieczy. Połowa miesiąca. Siedem kielichów. I koniec miesiąca. Siedem denarów. Dziwne czytanie, powiem wam od razu. I w tle czytania cztery buławy, czyli wszystko dotyczy spraw domowych, ogniska domowego, pełnej takiej rodziny mocnej. I jeszcze później podobieram tu oczywiście karty, ale na razie zacznijmy taką ogólnie. Przypomnę, że ze względu na to, że jest to czytanie ogólne, mogą się tutaj miejscami zamieniać energie. Ogólnie rozkład robię tak, że tu jest wasza energia, a tutaj energia waszego partnera. Ale jeżeli ta strona bardziej rezonuje z waszą osobą, po prostu sobie to zamieńcie, tak, stronami. I wtedy wy będziecie tutaj, tu będzie wasz partner, tak? Dobrze. Kochani, co myślicie na temat swojego partnera? Karta sprawiedliwości. No, chcielibyście tutaj jakiegoś rozliczenia, tak, z partnerem. Myślicie o separacji, myślicie o rozwodzie, myślicie o złożeniu pozwu, o rozwiązaniu waszej umowy, tak, małżeńskiej. Mówię tu umowy małżeńskiej, ponieważ bardziej to czytanie z naciskiem dla małżeństw, które myślą od dłuższego czasu właśnie o rozwodzie, o separacji. No, karty wyszły tutaj, jakie wyszły. Więc mówię, czytanie nie dla wszystkich. Widocznie energetycznie ściągnęłam te osoby, które wahają się z podjęciem decyzji o rozstaniu. Bo już o tym myślicie i chcecie to wdrożyć w swoje życie, ale tak jakbyście się bali zrobić ten pierwszy krok, o czym mówią karty końcowe. Więc
takie zamiary w Waszej głowie już tutaj gdzieś siedlą. Chcecie być może chwilowej separacji albo po prostu definitywnie zakończyć związek z Waszym partnerem. I teraz tak, co do niego czujecie? No, czujecie cztery kielichy. Karta apatii, karta rutyny, karta takiego zniechęcenia, znużenia życiem. Tak naprawdę nie wiecie, czego chcecie, tak? To jest już takie, tak jakby Wam było wszystko jedno. Tak jakby Wam było wszystko jedno, już macie takie nawet stany takie depresyjne, bo ten deszcz, zobaczcie, tutaj tak pada. Pogoda jest nieciekawa, Wy jesteście po prostu tak rozleniwieni, nic Wam się już nie chce, nie chce Wam się walczyć o ten związek. Po prostu totalna nuda, totalna apatia, totalne takie zobojętnienie na to, co się wydarzy, tak? Więc no, tak to wygląda, że Wam już tak jakby nie zależało. Na zasadzie, co będzie, to będzie. Ja już nie mam siły się szarpać, nie mam siły się angażować i wreszcie oczekiwać, że sytuacja się poprawi. Wasze zamiary. Wasze zamiary, wyszła karta dwóch denarów. Dwa denary mówią o tym, że nie możecie się określić, tak? Czyli to samo, co w tym Waszym sercu, że tak naprawdę nie wiecie, czego chcecie, nie umiecie się określić. Może być też taka sytuacja, że oprócz partnera jest ktoś jeszcze, tak? Że gracie na dwa fronty, że tak jakbyście się troszeczkę bali rozstania z partnerem, a już ktoś trzeci w Waszym związku, czyli dla Was drugi jakiś obiekt zainteresowań jest w pobliżu, tak? Być może no, flirtujecie z kimś, być może korespondujecie, być może zawiązała się jakaś nowa nić tutaj porozumienia między Wami, ale Wy jeszcze tkwicie w związku, który łączy Was formalną umową małżeństwa, tak? I niby byście chcieli, niby byście nie chcieli, to jest taka huśtawka nastroju, takie balansowanie troszeczkę, tylko pamiętajcie, że to takie balansowanie na tej cienkiej linii, no to wymaga przede wszystkim wysiłku, ostrożności i dokładnych umiejętności, tak? Więc no nie ryzykujcie aż tak bardzo, bo jak się wykoprytniecie, wywalicie, spadniecie z tej liny, no to możecie mocno się potuć, tak? Więc tutaj podejmijcie wreszcie decyzję taką, no, konkretną, żeby to był konkret, żebyście się wreszcie zdecydowali, bo ewidentnie męczycie się w tym związku, który jest teraz. Interesujecie się już nową osobą, być może jest to ten cesarz, który jest pomiędzy Wami, ktoś na wyższym jakimś stanowisku, ktoś władczy, zodiakalny baran, no zaraz do tego dojdziemy. Nie wiem, może co niektóre wagi zauroczyły się swoim przełożonym, swoim szefem, jakiś tutaj romans kwitnie, też tak może być, oczywiście nie dla wszystkich, ale jedna, dwie osoby, czemu nie? I dlatego jest to taki, no, balansowanie pomiędzy dwoma światami, pomiędzy dwoma osobami, takie podwójne troszeczkę życie. I teraz tak, co Wasz partner myśli na Wasz temat? Wasz partner to w ogóle no, chłód na całego. On tutaj tak jakby od Was odpoczywał. Cztery miecze jest to odkładanie Waszej osoby na potem, tak? On nie ma w tej chwili czasu, żeby się Wami zajmować, żeby o Was myśleć, żeby analizować jakieś sprawy, być może zajęty jest pracą, bo w jego sercu są trzy denary, czyli no, praca może być ważniejsza od Waszej osoby. Kierowanie się ku karierze, ku dorobkowi życia, pomnażania tego majątku. I tak naprawdę to, co dotyczy Waszej osoby, jest gdzieś w zapomnieniu, gdzieś odłożone na potem, gdzieś sobie odpoczywacie, tak, w jego umyśle, więc no jest jak jest. U niektórych może to nawet zwiastować zimną sypialnię, czyli nawet nie ma tego pożycia, nie ma tej bliskości, po prostu no, wracacie do domu, wspólna kolacja, każdy robi swoje sprawy, później kładziecie się spać i nie ma tej bliskości, nie ma tej czułości. Od strony partnera no tutaj ewidentnie chłód, takie zobojętnienie, po prostu nie ma czasu zawracać sobie Wami głowy, tak? No i teraz w sercu właśnie są te trzy denary i to może oznaczać dla jednej grupy wag to, że po prostu łączy Was no, ten konkret, tak, ta umowa małżeńska, przysięga małżeńska i dlatego po prostu no, Wasz partner jest z Wami na zasadzie tej przysięgi, tak, ale czy tam coś jest więcej? No niekoniecznie. Z kolei inna grupa wag może tutaj mieć taką sugestię, że tak jak powiedziałam, Wasz partner
jest zupełnie od Was odwrócony, on się skupia na pracy, on jest bardzo zaangażowany w sprawy zawodowe, dorabianie się, robienie pieniędzy, praca, 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 jeszcze raz praca. Dlatego nawet zobaczcie tutaj te dwie postaci, tak, nawet ten bóbr, on tylko odwraca głowę, tak, w Waszym kierunku, chwilowo tylko, ale tak cała jego sylwetka jest plecami do Was, tak. Tak samo jak mężczyzna tutaj, który zajął się jakimś swoim zajęciem, on ma swoje sprawy, on ma swoje jakieś tam w pracy jakieś zajęcia, tak. A Wasza osoba w ogóle go nie interesuje. Jesteście zupełnie zepchnięci na dalszy tor, nie jesteście głównym takim priorytetem w jego głowie, w jego sercu. No i teraz tak, jego zamiary w stosunku do Was. Znowu karta pokazująca, no, że stoi tyłem do Was. Powtarzam się może, no, ale chcę, żebyście wszystko dokładnie wiedzieli. Karta śmierci, karta transformacji, karta zakończenia związku. On tak naprawdę chciałby, żebyście zostali przyjaciółmi, on chciałby się rozstać, ale no nie to, żeby jakoś tam drzeć pomiędzy sobą koty, żeby jakoś rywalizować, jakoś po prostu stać się dla siebie wrogami. On chce, żebyście się rozstali godnie, w porozumieniu, żebyście wyszli z tego z twarzą, żeby też Wam związek po prostu przeszedł całkowitą transformację. I żebyście zostali na stopie przyjacielskiej, tylko przyjacielskiej, tak? Inne wagi mogą tutaj no, tkwić dalej w tym związku małżeńskim. Po prostu partner da Wam do zrozumienia, że róbcie co chcecie, mnie to nie interesuje, ale nie myśl o żadnym rozwodzie, będziemy po prostu razem, tylko każdy będzie miał swoje życie. Jesteśmy przyjaciółmi, ale nic więcej nas nie łączy. Też tak może być. No, wśród niektórych małżeństw dochodzi do takich układów, zwłaszcza jeżeli wchodzą w to grube pieniądze, jakiś zasobny majątek, który przez wiele lat udało wam się nagromadzić, tak? I czasami tym małżonkom nie opłaca się po prostu przechodzić tych spraw rozwodowych, po pierwsze, które bardzo dużo kosztują finansów, nerwów i wprowadzają chaos w im życiu, więc pozwalają partnerowi po prostu robić, co chcą. Sami mają kochanki, partnerzy mają kochanki, no niby na papierze są małżeństwem, tak, ale tak naprawdę każdy robi, co chce, każdy ma swoje drugie życie, to takie życie emocjonalne, życie miłosne, uczuciowe, tak, więc tak mi się tutaj wydaje, że on chce wprowadzić jakieś zmiany, ten Wasz partner, tak, żeby ten Wasz związek po prostu przeobrazić. Albo pójdzie na to, jeżeli Wy złożycie tutaj te papiery rozwodowe, więc być może on tutaj się na to zgodzi, ale jeżeli się nie zgodzi na rozwód, to po prostu da Wam wolną rękę na to, żebyście po prostu robili, co chcecie. Być może jakieś ultimatum, żeby on tego nie widział, żeby on o tym nie wiedział, tak, ponieważ on zupełnie nie jest zainteresowany Waszą osobą. Cały czas coś odwleka, odkłada. Jeżeli Wy chcecie nawet z rozmową wyjść, tutaj mamy asa mieczy, który ogólnie mówi o odcięciu, o rozstaniu, że chcecie tego rozstania, bo już macie dosyć, ale też mówi, że próbujecie podjąć jakąś konfrontację, jakąś rozmowę, żeby coś sobie wyjaśnić, coś sobie powiedzieć po prostu, że Wy już nie macie siły, że Was już to nudzi, że ten związek jest po prostu bez przyszłości, że no, Wy już nie widzicie tutaj jakichś takich wzniesień w Waszym związku uczuciowym, bo Wy marzycie o tych motylach w brzuchu, ale Wy tego od partnera nie dostaniecie absolutnie. A on nie chce, on się po prostu wycofuje, tak jakby mówił, wiesz, porozmawiajmy kiedyś indziej, przełóżmy tę rozmowę na inny czas, na inny termin, wiesz, dzisiaj nie mam czasu, bo jestem tak zajęty w firmie, trzeba coś tam pozałatwiać. I ciągle jest to spychane na jakiś inny tor, a Wam po prostu to leży, wam to po prostu przeszkadza, irytuje to Was w jakiś sposób. No i stąd ta karta asa mieczy, tak, jak Wy traktujecie swojego partnera. No, no, chcecie się już odciąć, chcecie po prostu przez bolesną prawdę być może coś sobie wyjaśnić. Być może mu powiedzieć, że słuchaj, ja już mam dosyć, ja nie umiem tak żyć, nie chcę tak żyć, męczy mnie to, nie jestem w tym związku szczęśliwa bądź szczęśliwy. Chcę rozstania, chcę się odciąć od tego, tak? Chcę zacząć żyć swoim życiem i kreować je tak, jak ja tego chcę, jak ja tego potrzebuję, jak ja to czuję, spełniać się emocjonalnie, bo przy Tobie ja umieram, ja się nudzę, tak? Te cztery kielichy. Ja wpadam w jakąś apatię, w jakieś takie melancholijne nastroje, gdzie
gdzie nic mi się nie chce, na niczym już mi nie zależy, tak? Dlatego chcecie tego asa mieczy, żeby po prostu raz, krótko, porządnie, szybko zakończyć to i się już nie męczyć po prostu. Wreszcie powyjaśniać te sprawy. I to może być sprawa sądowa, as mieczy przy karcie sprawiedliwości, tak? Orzeczenie czegoś, czegoś wyjaśnienie, ogłoszenie jakiejś prawdy, nadanie wyroku, tak? Więc no, tutaj z Waszej strony myślę, że no, dojrzeliście już do tego, żeby jednak no, tą sprawę na ostrzu noża po prostu postawić i zakończyć raz na zawsze tą Waszą taką męczarnię. Wasze zamiary, jak Was traktuje Wasz partner? No i pięć kielichów, no, znaczy widzicie, jak on Was traktuje. No tak, że Wy ciągle jesteście smutni, ciągle jest Wam źle, jakiś ból emocjonalny. Pięć kielichów mówi też o tym, że on ciągle popełnia w stosunku do Was jakieś gafy. On nie idzie w pozytywie, ciągle mówi jakieś przykrości, albo Wam ubliży, albo właśnie nie zwraca na Was uwagi, albo lekceważy, być może, nie wiem, poniża w otoczeniu, wśród znajomych, czy nie wiem, no, wśród pracowników. No nie ma nic pozytywnego tutaj od Waszego partnera. On cały czas Was dołuje. I te emocje są tutaj straszne, no ciągle płacz i smutek, tak? Ta osoba nie jest dla Was. Ta osoba nie jest dla Was, bo ona Was nie spełnia emocjonalnie. Ona nie umie zaspokoić Waszych potrzeb emocjonalnych. Ona nie umie Was kochać w taki sposób, jak Wy byście tego oczekiwali. Namiętnie, romantycznie, żebyście czuli potrzebę tego drugiego człowieka. On jest gdzieś w swoim innym świecie. On zajął się karierą, pieniędzmi. Tworzycie razem dom i rodzinę, więc tutaj na finanse nie możecie narzekać. On na pewno dobrze zarabia i utrzymuje Was, ale ten dom jest pusty. Wy jesteście ze sobą jak współlokatorzy, a nie jak małżonkowie. No małżonkowie być może na papierze, tak? Ale tylko ten papier, ten konkret Was łączy, tak? Nie ma tutaj namiętności, no i dlatego Wy chcecie to odciąć, bo Was to już tak po prostu drażni, tak Was męczy. Ten człowiek ciągle doprowadza Was do smutku, do żalu, poczucia winy, upokarza Was, no tym bardziej, że teraz tak, uwaga, są dwie wersje, co Was łączy, bądź co Was dzieli. I teraz tak, pierwsza sprawa, mamy tutaj cesarza. Cesarz, wiadomo, osoba stanowcza, osoba asertywna, osoba z tendencją do dominacji, tak? Nawet do agresji, on czasami może w furię wpaść, no i po prostu pokazać swoją mocną stronę. Więc może to właśnie być powodem tego, że Wy tak niekomfortowo czujecie się w tym związku, tak? Z drugiej strony dla innych wag może być to osoba z tej dwójki denarów, którą Wy już sobie upatrzyliście, tak? Jako kogoś w zanadrzu, tak? Takie wyjście awaryjne. Kogoś być może, no, kogo darzycie uczuciem, z kim moglibyście ewentualnie wejść w związek, kto Wam się podoba. I pod względem fizycznym, i pod względem takim, no właśnie, emocjonalnym, osobowościowym. I to jest ktoś spod znaku barana, tak? Osoba na wysokim stanowisku, osoba zdająca sobie sprawę ze swojej władzy, ze swojej pozycji, ze swojego dorobku życiowego, zarządca naprawdę dużym majątkiem. I mówię, dla jednych to może być właśnie ten Wasz mąż, który takim się czuje wielkim bossem, taką ma silną rękę i taką silną pozycję, że on też chce Was w jakiś sposób podporządkować sobie, a Wam to nie pasuje, bo Wy jesteście w tym nieszczęśliwe, tak? Bo Wy jesteście zdominowane, czujecie się po prostu stłamszone w tym związku, tak? On ciągle decyduje i tak naprawdę nie ma na Was czasu, lekceważy Was. Albo po prostu upatrzyłyście sobie, mówię już teraz do innych wag, jakiegoś takiego mężczyznę i ta osoba już po prostu wkracza pomiędzy Was a partnera i Wy dlatego chcecie tego rozwodu, chcecie rozstania, bo Wasze serce, emocje, uczucia kieruje się w stosunku do tego zodiakalnego barana, tego cesarza, tak? To może być mężczyzna 5-7 lat starszy od Was. Czasami mówię, taki bardzo stanowczy, bardzo silny emocjonalnie, silny taki osobowościowo. Ale dobry ojciec, dobry mąż, dbający o rodzinę, za bardzo despotyczny czasami. Mówię, jak się zdenerwuje, no to może po prostu pokazać tam siłę i może no, wtedy wpaść w furię, że nawet no,
wióry lecą, tak? Ale to mówię tylko w takich szczególnych sytuacjach. Więc tutaj już dobierzcie, kochane, wagi do swojej sytuacji. Czy to jest was obecny małżonek, który po prostu ma tak silną osobowość, która was tłamsi i wy macie już tego po prostu dosyć? Albo to jest ten potencjalny nowy partner, który już stoi pomiędzy wami i wy zaczynacie się nim interesować, dlatego myślicie o rozwodzie, ponieważ w dotychczasowym związku jesteście nieszczęśliwi i brakuje wam tej emocjonalnej strony, tych uczuć, tej adoracji, tego wyznawania sobie miłości, tak? No dobrze, lecimy dalej, kochani. Co w najbliższej przyszłości się wydarzy? No naprawdę, wy nie wiecie, co robić. Jesteście tutaj w jakiejś pułapce. Mózg to już wam chyba tak paruje, że aż się chyba zagotował od tych myśli waszych tutaj. No chcecie tego rozwodu, chcecie tego rozstania, ale no nie wiem, no coś tutaj się jeszcze waży, coś tutaj jeszcze na tych szalach tej wagi jest, że no wy tutaj wszystko to analizujecie, jeszcze jakieś przemyślenia takie są. Nie możecie się przebić do tego partnera, żeby z nim właśnie powyjaśniać, żeby z nim porozmawiać na ten temat. Nie wiem, no to po prostu może nie rozmawiajcie z nim, tylko złóżcie ten pozew rozwodowy, jak on odbierze awizę, dowie się, że faktycznie sprawy tak się mają, to może no dostanie jakiegoś szoku i zacznie jakoś reagować inaczej, tak? No na razie po prostu no nie możecie się do niego przebić. Nie wiecie, co macie robić. Jest totalna blokada tutaj. Jest totalna blokada. Wy nie widzicie rozwiązania z tej sytuacji. Połowa miesiąca, siedemka kielichów. Siódemka kielichów, czyli znowu bujacie gdzieś w obłokach, coś wam się wydaje, macie taki mylny pogląd na rzeczywistość i ta ósemka mieczy też o tym mówi, bo w tradycyjnym tarocie mamy kobietę, która stoi w ogrodzeniu z mieczy, ma związane ręce i oczy, czyli ma dwa zmysły, że tak powiem, wyłączone z oceniania rzeczywistości, źle ocenia tą rzeczywistość, nie widzi rzeczy, które dzieją się naprawdę, jest zaślepiona, ma zasłonięte oczy, tak? Nie widzi albo nie chce widzieć. I tutaj znowu ta siódemka kielichów mówi o waszej takiej naiwności, o tym, że wy byście chcieli w tym romantycznym świecie żyć, poczuć te motyle w brzuchu, tak? Być taką beztroską osobą, lekką, szczęśliwą, nie myśleć o takich przyziemnych sprawach dnia codziennego, tak? Tylko troszeczkę pomarzyć, troszeczkę no tak po prostu być w tym świecie takiego romantyzmu, mi się tutaj wydaje, że wam brakuje tych uczuć, tego okazywania tych uczuć, tego romantyzmu, tej potrzeby bycia kochaną, tak? I okazywania uczuć, bo być może nawet wasz partner jest taki osły tutaj, że wy nawet jak chcecie okazywać te uczucia, to on jest, no ciągle was spycha na ten boczny tor, tak? A dajcie mi spokój, kiedy indziej, wiesz, może nie teraz, dlatego ta zimna sypialnia też, prawda? Wy tam się przytulacie, chcecie coś zaaranżować, a on mówi, nie, daj spokój, kochanie, jestem zmęczony, wiesz, w pracy dużo się działo. Może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, może za rok. No, wy nie chcecie tego, wy po prostu chcecie poczuć temu tyle w brzuchu, tak, których nie ma. Marzycie o jakimś nierealnym partnerze. No, macie jakieś swoje wymagania, ale po prostu jest wam potrzebne to spełnienie emocjonalne. No i koniec miesiąca, co koniec miesiąca? Nadal sobie czekacie, co z tego się po prostu wszystkiego, co się wykluje, jak ta sytuacja się rozwinie, co z tego będzie dalej, czy coś z tego będzie, czy z tego nic nie będzie. Siedem denarów mówi też o takim czekaniu cierpliwym, tak, jak się sprawy dalej potoczą. I nie macie też odwagi, żeby zadziałać jako pierwsi. No tak, być może no, ten cesarz was tak dominuje, ma tak silną osobowość, że wy się czujecie po prostu takie, no, zdominowane bardzo, tak? I boicie się wyskoczyć przez szereg, tak? Zacząć coś, no pokazać, no bo Boże, on by wtedy w szał chyba wpadł. Jak wy, takie ciche istotki, zawsze podporządkowane, śmiałyście tutaj podjąć tak ważną decyzję, jaką jest rozwód, rozstanie. Gdzie macie właśnie cztery buławy, czyli karta domu. Budujecie razem dom i rodzinę. Pod spodem mamy dziesiątkę mieczy, która mówi właśnie o rozstaniu. Koniec. Śmierć związku. Że już jest tak źle, że gorzej być nie może i jedynym ratunkiem jest tutaj po prostu rozstanie się, tak? Bo wy jesteście umęczeni całą tą sytuacją. Wy jesteście umęczeni osobą tego waszego partnera, który w taki sposób jest obojętny, no jak można zostać na przyjacielskiej stopie, no to jedynie tylko się rozstać, tak?
I wtedy po prostu, jeżeli są dzieci, no to wiadomo, kontakty normalnie zachowane, nie żywimy do siebie jakieś urazy, nie awanturujemy się, nie wypominamy, nie bierzemy brudów publicznie rodzinnych, tak? Tylko po prostu spokojnie, z godnością rozstajemy się. Dobrze, kochani, dobierzemy sobie tutaj jeszcze kilka kart, żeby sobie powyjaśniać, o co tu dokładnie chodzi. No ogólnie czytanie jest jasne i klarowne. No, ja na pewno zapytam się o tego cesarza. Kto to jest? Kto to jest? Czy to jest potencjalny nowy partner, który stoi między wami? Albo to jest ten wasz mąż lub żona o takim despotycznym troszeczkę charakterze, władczym. Rządzi wami po prostu, tak? I taką presję psychiczną wywiera na was, że wy nawet, no, boicie się cokolwiek powiedzieć. Są tacy mężczyźni, kochani. Są tacy mężczyźni, ale są też takie kobiety, oczywiście, które po prostu, no, muszą rządzić, tak? Muszą czuć, że ten partner jest podporządkowany, że ten partner nie powie nic wbrew ich woli, że jest zupełnie pod pantoflem, zupełnie, no, bierny w stosunku do partnera, tak? Nic nie zrobi bez jego zgody, nic. Jest uzależniony bardzo. A oni takimi są zarządcami, panami, władcami, bądź paniami, tak? Które po prostu silną ręką trzymają ten związek. Dobrze, zobaczmy sobie, kto to jest ten cesarz. Dwa denary, czyli to jest ta druga osoba. To jest ta druga osoba, kochani. Czyli dobrze, dobrze, bo już myślałam, że jakaś przemoc tu się może wdziera w ten wasz obecny związek, ale nie, to jest jednak ta osoba druga. Ta, którą jesteście zainteresowani. Dlatego on stoi pomiędzy wami, tak? Dobrze, ta sprawiedliwość. Czy wy myślicie faktycznie o tym rozwodzie? I to szybko. Tak, bo jest romans w powietrzu. Bo jest jakiś romans w tle, dlatego wy myślicie o szybkim rozwodzie i nawet wyprowadzce od partnera. Cztery kielichy. Księżyc, tak. Księżyc, wy się jeszcze tak łudziliście, ale ogólnie cierpicie. Tęsknicie za uczuciem, tęsknicie za prawdziwą miłością, tak? Być może macie jakieś wyrzuty sumienia, ale ogólnie jest to karta smutku. Jest wam źle, tak jak na tej czwórce kielichów, jest wam źle, po prostu ta rutyna, ta nuda, ta apatia w związku, to po prostu takie flaki z olejem, wy już nie możecie tego znieść, po prostu męczycie się emocjonalnie, tak? Jesteście tak znudzeni, już wam tak zbrzydł ten obecny związek, że wy po prostu, no, jesteście zrozpaczeni, to są nawet nocne płacze do poduszki. Zobaczcie, na jednej i na drugiej karcie pada deszcz. Czyli jak pada deszcz, wiemy, jaki jest nastrój, jaka jest pogoda. Tak? Niebo jest pochmurne, nic nam się nie chce. Jest ciemno, brzydka pogoda, tak? Czyli takie jest wasze życie uczuciowe. Brzydkie, niepocieszone, smutne, pełne łez, tak? Dwójka denarów. Jak wyjdzie cesarz, to będę po prostu się bardzo głośno śmiać. Nie, wyszedł mak, tak? Ale to dobrze, bo znaczy, że wy chcecie mieć sprawy pod swoją kontrolą. Jednak macie tą siłę przebicia i macie wszelkie narzędzia do tego, żeby skończyć ten chory związek, tak? Wystąpić o ten rozwód. Kochani, nie bójcie się o pieniądze, nie bójcie się o inne tutaj instrumenty, które po prostu potrzebne wam są do tej sprawy rozwodowej. Nie bójcie się. Jesteście osobami bardzo mądrymi i wy macie silną wolę i postawicie na swoim, tak? To może być też sygnał, że ktoś was oczarował. Dlatego są takie, a nie inne zamiary w stosunku do waszego partnera. Ktoś inny, ten cesarz, was tutaj oczarował i wy już tutaj, no, sercem biegniecie w to nowe uczucie, tak? Dobrze. As mieczy. No. Paść buław, czyli nowy początek. Chcecie przez odcięcie zacząć coś nowego, coś lepszego.
I znowu karta flirtu i romansu. Dlatego wy chcecie tutaj się odciąć od partnera. A te pięć kielichów od strony partnera. No, pięć kielichów, czyli widzicie, jak to mocno tkwi. Jak on was nie traktuje poważnie, jak on was wpędza w te stany depresyjne, w te stany smutku, bólu, rozczarowania tą osobą, tak? No nie ma tu spełnienia emocjonalnego, nie ma miłości, nie ma uczuć. Nie ma, kochani, z jego strony. No to on was tak źle traktuje. No, piątka kielichów wyjaśniona piątką kielichów, czyli tarot mówi dobitnie, kochani. To nie jest osoba dla was, bo ona nie umie was kochać. Ona was nie pokocha, ona was ciągle będzie ranić, tak? I przez to będziecie ciągle w takim stanie, no, tej biedy emocjonalnej, braku miłości. No pięć kielichów to jest brak miłości, tak? To jest strata kogoś. Brakuje nam uczuć, brakuje nam tych zapewnień, no brakuje nam tego szczęścia w miłości. Cztery miecze. No, kapłanka, czyli on ma jakąś tajemnicę, coś ukrywa przed wami, dlatego spycha to na... spycha waszą osobę na później, na potem, na dalszy plan. Być może ma kochankę. Być może ma kochankę. I tak jak mówię, tylko sprawy finansowe, dom, majątek was łączą, tak? Ale być może on też już chce zakończyć tą znajomość, bo też być może w jakiś sposób jest nim źle. Trzy denary. Trzy kielichy, czyli trójka wyjaśniona trójką, tak? Czyli on się dobrze bawi w swojej pracy. Jego praca sprawia mu satysfakcję, przyjemność i on się w pracy dobrze bawi, ale to też jest ktoś trzeci, kochani. Ktoś trzeci, ktoś, kto może być właśnie w pracy. Być może jakiś romans w pracy. Dlatego on w tą pracę tak ucieka, a was spycha ciągle na boczny tor. Tak? Trzecia osoba w związku. Trzecia, dwie trójki ma w sercu. Trzecia osoba w związku. I śmierć. Królowa buław. Jest romans. Jest romans. On chce po prostu być może tylko zostać na stopie przyjacielskiej z wami, ponieważ no, nie chce z wami, że tak powiem, współżyć, nie chce tej bliskości uczuciowej, bo jest jakaś kobieta. Baran, lew lub strzelec. Może być taka sytuacja, teraz mi przyszła do głowy, że dlatego ten wasz partner jest taki w stosunku do was i wy chcecie rozwodu, bo on ma tutaj romans na przykład ze szefową. Baran, lew bądź strzelec, tu jest baran, tak? I wy wiecie o tej drugiej osobie, tak? Wy wiecie, że jesteście manipulowani, też tak może być. Bo wiecie o tej kochance swojego męża, tak? I wy nie wiecie, co dalej zrobić. Też taka może być sytuacja. I wy jesteście z tego powodu nieszczęśliwe, bo wasz partner was nie kocha, nie inwestuje w wasze uczucia, bo zajął się tutaj panią królową buław, tak? Panią bizneswoman, jakąś atrakcyjną kobietą, wysportowaną, pięknej sylwetce, taką przebojową duszą towarzystwa, tak? I on chce po prostu tylko zostać z wami na stopie przyjacielskiej, bo no... sypialnie, łóżko, to mu grzeje ta królowa buław. Też tak może być. Trzecia wersja, kochani. No musicie już to dopasować do swojej sytuacji, ale też tak może być. A może być też tak, że wy macie już kogoś na oku i on ma po prostu kogoś na oku i po prostu na razie jesteście ze sobą, bo jesteście, tak jak to powiedziałam na początku, macie układ, że mieszkacie ze sobą, ale każdy ma swoje drugie życie i zajmuje się swoimi sprawami, tak? A was łączy tylko dom, majątek i pieniądze. Ewentualnie dzieci. Osiem mieczy. No, królowa buław. Czyli brak podjęcia decyzji, brak możliwości wypowiedzenia się na jakiś temat, brak wyrażenia swojej opinii, zadecydowania, tak? Jesteście zblokowani. Jesteście zblokowani. Nieumiejętność podjęcia decyzji. Siedem kielichów. No i osiem mieczy. No powtarza się wszystko. Blokada, blokada, blokada. Nie widzicie rozwiązania, nie wiecie, co dalej zrobić. Jeszcze się łudzicie, jeszcze macie nadzieję, ale no... odejdźcie, kochani. No jeżeli jest wam tak źle, jeżeli faktycznie albo wy macie kogoś... dodatkowego jakiegoś partnera, albo wasz partner ma kochankę bądź kochanka,
No to wyjaśnijcie to wszystko i skończcie ten taki mezalians, no skończcie po prostu tutaj tą parodię jakąś, no. Bo on ewidentnie ukrywa kobietę, jest kapłanka w głowie, ukrywa kobietę, tą królową buław, jest ktoś trzeci w jego sercu, dlatego jest zimna sypialnia, dlatego on was ciągle odpycha na drugi plan, tak? Odmawia wam, oddala się od was. Jak to się wszystko skończy? Nie wiem, być może cierpliwie tutaj czekacie na wyrok sądu, też tak może być, że już te papiery złożone i co dalej. Paść kielichów, kochani, pojawia się nowa miłość, nowe szczęście, nowe uczucie, spełnicie swoje marzenia, więc ja myślę, że po prostu pozałatwiacie tutaj te sprawy małżeńskie i ta osoba, o której myślicie, o tej drugiej osobie, spełni was emocjonalnie i z nią pomalutku od przyjaźni się zacznie, rozwiniecie jakąś relację i wreszcie spełnicie swoje marzenia, tak? Zobaczcie, na tej karcie, w tym kielichu jest rybka, która spełnia wasze marzenia, tylko musicie po nie sięgnąć. Zobaczcie, jaka ta dziewusia jest szczęśliwa, tak? Nowa miłość, nowe uczucie, taki maleńki ognik, coś się zaczyna, ale to powoduje, że zaczynacie być szczęśliwi, że wreszcie czujecie to, czego wam do tej pory brakowało w waszym związku. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie. Sprawdźcie jeszcze swój znak ascendentalny. Być może tam będą jakieś dodatkowe informacje, które tutaj mi gdzieś uciekły, których tutaj nie widać. Proszę jeszcze o wsparcie anielskie do naszych baw. Narzeczeństwo. Proszę bardzo. Być może koniec miesiąca. Ta rybka spełniająca marzenia. Twoje życie uczuciowe osiąga wyższy poziom wzajemnych zobowiązań. No właśnie, te zobowiązania. Gratulacje. Karta ta symbolizuje oczekującą cię ceremonię zaślubin, którą powinny poprzedzić przepełnione romantyzmem zaręczyny. Nawet jeśli nie jesteś w tym momencie w związku, romantyczne anioły już go dostrzegają na horyzoncie. No tak, to na koniec miesiąca tutaj się dzieje, tak? Ale po zerwaniu z obecną sytuacją musicie zamknąć pewien rozdział w swoim życiu, żeby zacząć coś nowego. Niniejsza karta przybywa do ciebie również jako zapewnienie, w szczególności dotyczące tego, że możesz spokojnie odrzucić wszelkie zmartwienia dotyczące tego, czy kiedykolwiek zawrzesz związek małżeński. Być może nie jesteście teraz w związku małżeńskim, tylko jesteście z jakimś trudnym partnerem, a po prostu po zerwaniu z nim pojawi się to nowe uczucie, ta druga osoba, z którą już jakiś tam flirt się nawiązał i wreszcie wasze oczekiwania się spełnią. No, będzie ten ślub, będzie to założenie tej rodziny, też tak może być. Możesz mieć pewność, że zawrzesz. Głęboka, romantyczna miłość, to o co wam chodzi, którą skrywasz w sercu, jest wyrażona na tej karcie. Głębsze znaczenie karty, którą trzymasz w ręku, odnosi się także do zobowiązań. Po pierwsze, musisz zobowiązać się do dbania o siebie, ustanowić granice dotyczące tego, co uważasz za akceptowalne, a czego absolutnie nie jesteś w stanie przyjąć. Będzie to dotyczyło nie tylko miłości, ale również kariery, domu, stylu życia i wielu innych sfer. Następnie będziesz czuł się przez siebie zobowiązany do podejmowania działań i mówienia osobom z twojego otoczenia, co naprawdę sądzisz o ich zachowaniu. Jak tylko dopełnisz wszelkich zobowiązań wobec siebie, wszechświat ześle ci dodatkowe doświadczenia miłosnych zobowiązań, w tym obietnicę rychłego małżeństwa. Widzicie, kochani? Czyli nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Trzeba myśleć pozytywnie, optymistycznie. Coś tutaj na koniec miesiąca się wyjaśni, doczekacie się tego nowego uczucia, tej nowej przyjaźni, tego czegoś, co wypełni wreszcie wasze serce. Ktoś wam ofiaruje ten kielich, tak? No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę wam mimo wszystko wspaniałego miesiąca. Wy już tutaj podjęliście jakieś decyzje. Tylko po prostu zacznijcie je wdrażać w swoje życie, tak? Bo ten partner obecny, on nie jest dla was. Piątka kieluchów w jego zamiarach, zimna sypialnia, ciągle doprowadzanie was do łez, do takiego smutku, do takiego poczucia winy, bo być może on was dołuje też psychicznie, tak? No, cesarz potrafi, tak, potrafi. Ale mi się wydaje, że ten cesarz to raczej tutaj jest ten ktoś nowy. No, już sami będziecie wiedzieli, nie znam waszego życia.
Dobrze, kochani, nie przedłużając, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do kolejnych czytań. Sprawdźcie ascendent, a tymczasem do usłyszenia. Teraz zapraszam nasze samotne wagi single. Pozdrawiam. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie samotne zodiakalne wagi. Zapraszam Was na miesięczny horoskop. Kwiecień bieżącego roku odnośnie miłości. Zobaczymy, czy jest szansa, żebyście poznali kogoś ciekawego. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Pierwsza karta mówi nam o Waszej przeszłości. Co jest źródłem Waszego problemu? Co się takiego wydarzyło? Przełożyłam karty, nie przełożyłam, przepraszam. Co się takiego wydarzyło, że jesteście osobami samotnymi? Osiem denarów. Ok. Druga karta, teraźniejszość. Do trzech miesięcy, obecna sytuacja, tak? Co to się zadzieje? Gwiazda. Bardzo ładnie. Trzecia karta, Wasza przyszłość. Co się wydarzy? Wisielec. Karta czwarta mówi o Waszych przemyśleniach, uczuciach. Co na ten temat, na cały ten temat myślicie, tak? Pięć buław. Piąta karta, rada od Tarota. Co możecie zrobić, aby było lepiej, żebyście znaleźli to, czego szukacie? Sześć kielichów. Rozejrzeć się wśród starych, dobrych przyjaciół. Dobrze. Szósta karta mówi o przeszkodach. Co może być przeszkodą? Co jest w negatywie i co powoduje, że no nie możecie znaleźć tej swojej bratniej duszy, tak? Być może ma na to wpływ jakaś sytuacja, miejsce, osoba. Diabeł. I jak to się wszystko zakończy? Pięć denarów. W tle czytania mamy kartę sześciu mieczy. Widać? No może widać. Jakoś tutaj opuścimy. A, tak. No kochani, no nie za bardzo tutaj to widzę, żeby ktoś się tutaj pojawił w najbliższym czasie w Waszym otoczeniu. No na pewno myślę, że tak do 2-3 miesięcy nie. Dobrze, co się takiego wydarzyło, że, no, że jesteście sami, no, mamy ósemkę denarów, wydaje mi się, że zbyt dużo czasu po prostu poświęcacie pracy, karierze, postawiliście po prostu na sprawy zawodowe, na dorabianiu się, na osiągnięciu jakiejś pozycji materialnej w obecnym Waszym życiu, w Waszym tutaj świecie dookoła Was i na razie nie interesują Was jakieś związki, jakieś zakładanie rodziny, tak? Po prostu koncentrujecie się na pracy, na karierze zawodowej, na finansach. No, z jednej strony jest to dobre, tak? Ponieważ no, chcemy się zabezpieczyć materialnie, chcemy mieć dom, chcemy mieć porządną pracę, mieć to takie zabezpieczenie materialne co miesiąc, tak? Czyli jest ta pensja. Jest ten dobrobyt i później możemy budować dom, rodzinę, tylko czasami uważajcie, żeby po prostu nie było za późno, bo możecie się tak zachłysnąć tą karierą, a budzik biologiczny niestety, zegar biologiczny, nie budzik, co ja mówię, tyka, tak? I po prostu, no, żeby później nie obudzić się z ręką w nocniku, że jest za późno. No, na związek nigdy nie jest za późno, tak? Ale na przykład, żeby się spełnić w roli mamy bądź taty, a mężczyźni to może mają lepiej, bo mają dłużej, ale ja mówię teraz głównie do pań, tak, że po prostu, no, żebyście się tak tą karierą nie zachłysnęły, że będzie później za późno, na przykład na dziedziusia, tak, albo będą jakieś trudności.
Więc praca, praca, praca. To jest powodem tutaj waszego takiego, waszej samotności, tak? Waszego braku tutaj zainteresowania wiązaniem się z kimkolwiek po prostu na poważnie, tak? Dlatego wolicie być singlami, skupić się na pracy, robić to, co lubicie, niż po prostu zawracać sobie głowę jakimiś romansami, flirtami, spotykaniem się z kimś. Dobrze. Teraźniejszość, nawet do 6 miesięcy, do 3-6 miesięcy obecna sytuacja. Karta gwiazdy, czyli no dobre widoki na przyszłość. Będziecie spełniać się, będziecie się realizować, będziecie po prostu spełniać swoje marzenia, tak? Coś tutaj jest ofiarowane od losu, na pewno jakaś ochrona tutaj jest nad wami. Tylko być może wy przed tym się bronicie, tak? Być może już dawno ktoś by tutaj pojawił się na drodze waszego życia, tylko wy, no tak jak mówię, bardziej idziecie tutaj w materię, w pracę, w karierę, niż planowanie jakiejś rodziny. Tak jakby wam na razie nie było to potrzebne. Na razie się realizujecie, spełniacie swoje marzenia, podróże, wyjazdy, zwiedzanie, tak? Może jakieś takie nawet medialne historie, a nie to, żeby po prostu być z kimś. No tak mi się tutaj wydaje. To jest związane właśnie z finansami, że wy się realizujecie, spełniacie swoje marzenia, być może, no nie wiem, bieg ku karierze, bo to jest taka droga sukcesu jak najbardziej. No karta gwiazdy i ósemka denarów to jest no, dobra praca, to jest sukces, to są awanse, to jest realizowanie się w tym, co robimy, tak? I to wam na razie po prostu, to wam na razie tkwi w głowie, tak? Ta praca, ten sukces. Dobrze, trzecia karta, przyszłość. Co będzie w przyszłości? No na razie nic nie będzie, kochani. Jest wisielec, jest zawieszenie, odkładanie spraw na potem. Wy cały czas coś odkładacie na potem, na potem, na potem. To jeszcze nie ten moment, jeszcze muszę coś zrobić. Jeszcze. Jakieś musicie przemyślenia tutaj, jakieś wnioski wyciągnąć, jakieś oświecenie was tutaj musi się zadziać. To jest też karta mówiąca właśnie o zastoju, o przerwie, o coś, o przesunięcie terminu, tak? Coś odkładamy na potem, że to nie jest jeszcze ten czas, to nie jest jeszcze ten moment, żeby tutaj realizować się w jakimś układzie partnerskim. Być może musicie sprawy inaczej ocenić, spojrzeć na niektóre rzeczy z innej perspektywy, zacząć zachowywać się inaczej niż dotychczas, zmienić swoje postępowanie. Wy sobie zdajecie z tego sprawę, że wy już powinniście zacząć działać w innym kierunku, ale jeszcze poczekacie, jeszcze coś przesuniecie, jeszcze coś odłożycie, jeszcze ten zastój jest, więc tutaj no, na razie nic ciekawego się nie wydarzy, po prostu wy sami odstawiacie tego partnera na potem. Dobrze, karta czwarta, co na ten temat myślicie? No, intensywnie myślicie i walczycie ze sobą, tak? Być może walczycie z otoczeniem, być może jest nacisk od strony rodziny, znajomych, przyjaciół, żeby jednak na kogoś sobie znaleźć, a wy walczycie z tym intensywnie. Jest to też rozemocjonowanie, wewnętrzny konflikt, może być to nawet takie denerwujące was, tak, że po prostu no, wkurza was, że ciągle ktoś wam chce być może narzucić kogoś, a wy na razie no, nie chcecie, chcecie po prostu rozwijać swoją karierę, tak? Zawodową. Chcecie tutaj na tym planie powojować. Na razie nie chcecie tutaj nikogo w swoim życiu i to jest taka walka emocjonalna w was samych, być może w otoczeniu. Dobrze, piąta karta. Co karta radzi? Tarot radzi, kochani, żebyście się rozejrzeli wśród osób, które dobrze znacie, w środowisku starych, dobrych znajomych, przyjaciół, być może z lat szkolnych, być może ze wspólnego podwórka, domu rodzinnego, gdzie się wychowywaliście. Powspominali troszeczkę dzieciństwo, młode lata, żebyście zaczęli troszeczkę kierować się emocjami, tak? Poszukali przyjaźni jakiejś, może na początek. Dużo spędzali czasu z przyjaciółmi, wychodzili gdzieś na miasto, dobrze się bawili, tak? Żeby tylko ta praca, te pieniądze nie zaprzątały waszej głowy, tak? Żebyście jednak troszeczkę, no, porozglądali się,
dookoła, bo być może jest ktoś, kto na Was czeka, tak? I to właśnie jest ktoś, kogo dobrze znacie, jakiś Wasz wierny przyjaciel bądź przyjaciółka i być może coś z tego się tutaj wykluje. Może jakaś stara miłość z lat młodzieńczych, czasy liceum, czasy studiów i może będzie jakiś powrót. Może wspominacie kogoś, no... Karta radzi, żebyście się odezwali do kogoś z przeszłości, tak? Żebyście odświeżyli tą znajomość, nawiązali znowu kontakt, bo być może będzie z tego coś fajnego. No dobrze, kochani, jakie są przeszkody? Karta diabła. I teraz tak, może być to osoba spod znaku koziorożca, która Wam mąci w głowie, która Wam przeszkadza, która, no... która powoduje, że właśnie no, jesteście takimi karierowiczami. Pamiętajcie, że koziorożec to jest też osoba, która materię przekłada ponad wszystko, tak? Pieniądze są ważne, dorabianie się, on ma wręcz obsesyjne takie podejście do pieniędzy. To są zazwyczaj pracoholicy, więc to może być przeszkodą właśnie. Uzależnienie, to jest też uzależnienie, karta diabła. Uzależnienie od pracy, zniewolenie od tej pracy, pracoholizm właśnie, tak? Więc to mnie się wydaje, że jest tutaj przeszkodą, że jesteście uzależnieni od pracy, od swojej kariery, po prostu tyle bierzecie na siebie, że w Waszym życiu nawet nie ma miejsca na myśl o kimś dodatkowym, bo ta osoba po prostu by przy Was się męczyła. Wy nigdy nie mielibyście czasu na tą osobę, tak? To mogą być też jakieś sprawy inne, uzależnienia, jakieś używki, też tak może być, może to niektórzy z Was mają jakiś tutaj problem, czy z alkoholem, czy nie wiem, z jakimiś grami hazardowymi, innymi używkami, być może uzależnienie od seksu, od romansu i Wam jest po prostu wygodnie tak jak jest. To oczywiście nie dla wszystkich, ja to mówię tylko tych wybranych jednostek, ale takie jest to znaczenie tej karty, dlatego też może być taka sytuacja. Ale bardziej stawiam tutaj na pracoholizm, na przywiązanie, zniewolenie wręcz, uzależnienie od pracy i po prostu no, siedzicie w tym dorabianiu się, tak? W tej swojej karierze i nie macie miejsca tutaj na partnera. No jak to się wszystko kończy? No kończy się bida z nęcą na 5 denarów, czyli nie będzie tych uczuć. Kochani, na razie nie będzie nikogo w Waszym otoczeniu, będziecie po prostu osobami samotnymi nadal. 5 denarów jest to karta no, braku tej drugiej połówki, braku spełnienia emocjonalnego, tak? Nie chodzi o pieniądze, że nie będziecie mieć pieniędzy, nie, to dotyczy uczuć, tak? Czyli no, nie ma tego, co byście chcieli, jesteście nadal samotni, jesteście ubodzy w uczucia, czyli nie ma tego kielicha, nie ma tej drugiej osoby. Może dobrze, bo Wam na razie, no, według tych kart nie widzę, Wy się realizujecie, tak jak powiedziałam tutaj. Pracy, kariera, zarobki, dorabianie się, pomnażanie pieniędzy, budowanie swojej pozycji społecznej, ale partner na razie by Wam w tym przeszkadzał. Wy za bardzo jesteście tutaj uzależnieni właśnie od swojej kariery i spychacie partnera na potem. Odkładacie, przekładacie, na razie jest zastój. W tle czytania macie szóstkę mieczy. Szóstka mieczy mówi o zmianach, o nowym kierunku. Wyjazdy, przeprowadzki, planowanie jakichś wyjazdów. Planowanie zmiany kierunku swojego działania lub po prostu docelowo zmiany kierunku Waszego życia. Tak, gdzieś będziecie wyjeżdżać, może za granicę, być może inne miasto, być może zmiana pracy. Tak, jakieś zmiany tutaj, ale w dobrym kierunku. Być może no, ten wisielec coś tu wreszcie wymyśli. I dojdziecie do wniosku, że jednak musicie to swoje życie nakierować na inne tory, żeby wreszcie kogoś poznać, bo być może ta samotność niedługo zacznie Wam przeszkadzać, tak? I będziecie po prostu chcieli no, zaistnieć tutaj w środowisku i znaleźć kogoś fajnego, tak? Ale tarot radzi, żebyście się rozejrzeli wśród starych, dobrych znajomych, wśród przyjaciół, przyjaciółek. To jest ktoś, kogo już znacie, tak? Tylko być może trzeba zwrócić na niego uwagę, nie koncentrować się tak na tej pracy, na monecie, na dobrach osobistych, tak? Na majątku, na materii. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Sprawdźmy sobie jeszcze, co mówią anioły na ten temat.
Wybaczanie i nauka. Jak tylko uleczysz przeszłość i uwolnisz się od niej, doświadczysz znacznie więcej miłości w teraźniejszości. Może w tej przeszłości, dlatego Tarot radzi, żeby zajrzeć do tej przeszłości, do tych wspomnień, do tych osób, które znacie, bo być może kochaliście kogoś w przeszłości, ale jakoś no, dziwnie zerwaliście, jakaś kłótnia, może jakaś banalna sprawa. I teraz wystarczy wyciągnąć rękę, zamknąć rozdział, wyjaśnić sobie coś i zacząć od nowa, tak? I serce znowu zacznie pracować, znowu zaczną motyle w brzuchu się pojawiać i będzie fajnie. Wybaczanie i nauka. Romantyczne anioły dostrzegły to, jak bardzo pragniesz wielkiej miłości i przesyłają tę kartę jako przewodnictwo. Widzą, że twoje serce może otrzymać i dawać błogosławieństwo romantyzmu poprzez oczyszczenie się z pajęczyny przeszłości. Anioły wiedzą, że zostałeś w przeszłości zraniony i obawiasz się ponownego zranienia w przyszłości. No, też tak może być, dlatego jest to rozemocjonowanie, ta walka z samym sobą. Przez swoje dotychczasowe obawy zbudowałeś wokół siebie bariery blokujące miłość. Jak tylko uzdrowisz swoją przeszłość, nie będziesz jej ponownie odtwarzać, dlatego być może uciekliście w pracę i w karierę. W pierwszej kolejności przyciągasz do swojego życia sytuacje i związki międzyludzkie, których już w przeszłości doświadczyłeś. Jest to jedno z podstawowych narzędzi służących do uzdrawiania. Aby stworzyć zdrowsze wzorce partnerstwa, w pierwszej kolejności musisz oczyścić się z przeszłego gniewu, winy bądź nieumiejętności przebaczania, które być może w tobie tkwią. Oczywiście gniew, nieumiejętność przebaczania, rozemocjonowanie, taka no, walka z samym sobą, jak najbardziej. Musicie to załatwić, kochani. Jeśli poprosisz anioła o wsparcie w uwolnieniu się od przeszłości i leczeniu jej, odciążą one twoje serce, by mogło zacząć wypełniać się szczęściem. Pięknie, kochani. Tak, czyli musimy pozamykać jakieś stare rozdziały uczuciowe, żeby po prostu serce uleczyć i żeby ono mogło na nowo tchnąć się świeżą miłością, świeżym uczuciem. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne. Nie każdemu może pasować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny, odsłuchajcie odpowiedni filmik. Być może tam będzie więcej informacji dotyczących Waszej obecnej sytuacji życiowej. A tymczasem życzę Wam wspaniałego, udanego miesiąca. Zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, kochani.